Siema, z tej strony Mruwa, witam was w kolejnym odcinku z Metal Gear Rising. Witam ponownie na dachu jakiegoś dziwnego budynku, w którym to mamy pełno rozwałki. Siemasz, gościu. No i pięknie. Good, Raiden, very good. Good, Raiden, very good. No nie. O, naładowałem sobie miecz przynajmniej. Co to jest? Chip clip, coś tam, dobra. W ogóle nie używam tych broni dodatkowych, może sobie coś popatrzę, co tu mogę. Main, custom, nie mogę wybrać, dobra, tutaj. O, tutaj już mam większe pole do wy... Czyli fotoframe, żeby sobie to muszę, co to chodzi. Blablabla, no to nawet spoko. Tutaj chyba muszę to używać tak na dobrą sprawę, bo jak nie będę tego używał, to puna umrę. Tak w pizdu. Czy ja dobrze poszedłem? Dobrze poszedłem. Tu coś się dzieje. Okej, okay, i pięknie. I teraz... Adin z loty internet 2 z telefonem. Jak widzicie, nagrywam odcinek po odcinku. Można to poznać po tym, że macie znowu ekran bez czarnych takich dziwnych cusiów, jak to jest, jak się zaczyna, jak się odpala grę. Tak jak mówiłem, nie wiem dlaczego to jest według mnie dziwne i nie powinno tego być, ale trudno. Ok, a spróbujmy odciąć właśnie tą prawą łapkę. Chyba teraz mi się udało. Nope. No nic. Wiesz, stary, jak ja cię bardzo nienawidzę. Umieraj. Potnę cię tak, że będzie 200 kawałeczków i ktoś musi być ręką. Nie ma nawet opcji, że nie. Nie? Naprawdę? To nie wiem. Chyba te ręce są jakoś zaprogramowane, że w tym typie jest ręka. Bo nie wiem. You cannot proceed any further via the rooftops. There is a freight railroad underground. The elevator ahead will take you to it. No dobra, musimy zejść na ziemię, że tak powiem. Chyba? No tak, tak, tak. Winą. Tak? Dobrze rozumiem? Mój robociku pieseło. Pieseł robocik. Raiden? Okej, jak tu zejść? Okej, tak myślałem. Jaka ta animacja jest drętwa, na Boga. A, bo ja to mogę... No dobra, super. Myślałem, że to taka po prostu nagrana animacja. No, dużo widać. Boże, mam technologię, która może rozdupiać wszechświaty, ale naprawdę nie mam jakiegoś noktowizora, czegokolwiek. Widzisz tylko pieska i niebieski miecz. Yeah, it's pitch black in here. As a cyborg, I trust this is not a serious concern. O właśnie, piesek też stwierdził, że jako cyborg find your way through the darkness. To był vision. O, dobra. Oczywiście ta wizja się wyłącza od razu po tym, jak zaatakujemy, więc zbieranie pudełek jest dosyć hardkorowe. Mam nadzieję, że wy coś tam widzicie. Bo ile ja to... Tam jest jakaś małpa? Nie. What the fuck? Gościu ma niezły... Dobra. A, tu już jest jaśniej. Tak? Dobrze rozumiem? Ta. Wow. Okej, rozumiem, że trochę... No, nawalam w tą klawiaturę. Aha, nie mogę tego uniknąć. To fajnie, groże mi mówisz. No dobra, wiecie co? Ja ich trochę chyba, chociaż... Coś co zrobiłem? Aha, wziąłem to z... Dobra, myślałem, że to mnie ukrywa, a nie ten. Ojej, dobra. Użyłem mojego przedmiotu, myślałem, że on mnie ukryje. A tymczasem on po prostu tworzy mojego jakby klona. O, jak ich bardzo nienawidzę. Na Boga, no. On mi fruj. O. No, ale nie, mało to zabrało. Fajnie to wyglądało, a mało zabrało dzięki Bogu. O! Zarąbiście, oddaj łapki. O, dawaj łapki. Obijają mnie tutaj. No nic, metki te jednego zużyję, nic się nie stanie, szczerze mówiąc. Już dawno go nie używałem. Dzięki, stary, zregenerowałeś mi do full życia, także... Jestem ci niezmiernie wdzięczny wręcz.
strasznie trudno się przed tym ucieka. Nasz biedny Ryder ma czasem ruchy właśnie takie spowolnione. Szczególnie jak nanosekundę wcześniej atakowałem albo dostałem po ryju. No serio? Czy ma 200 tysięcy jakichś nerwiających ataków? Naprawdę, więcej się nie da. O, blok, nareszcie. Nie wierzę, jedyny chyba jego atak, który da się zblokować, bo tego na przykład już się nie da. Bo po co by się miało dać? Oddawaj ręce. Widzę cię. Nie ma cię. Nie istniejesz dla mnie. Rozpadasz się na 30 tysięcy kawałków, naprawdę. Uwierz mi, wiem lepiej. Znowu się ciemno zrobiło. Dobra, pierdolę, faktycznie trzeba ich unikać, bo są wnerwiające bardziej niż cokolwiek. Jeszcze moje HP pika. Tak jak wyraźnie bym miał sklerozę i zapomniał, że jestem ledwo co żywy. Nie, zauważyli mnie naprawdę. Że niby co? Muszę, oczywiście z niego HP nie wypada. Muszę używać medykity, ale no dobra. No i tak mi się regenerują dzięki mojemu pancerzykowi. Więc nie ma co tamto subi to samto. Ha! Co, geju? Dobra, nieważne. Że tak możesz złapać. Taką dziką szarżą. Wow. Nic nie widzę tutaj, Boże, daj mi przejść, gościu, bo... O, no serio? Nawet nie widać tutaj, co tu się dzieje. Co ty na to? Umieraj. Tak, nie sięgam go mieczem, seems legit. Umieraj. O, jeju, da się wyciągnąć kręgosłup, czemu wcześniej nie mogłem? Nie wiem. Dobra, co tu jest? Item box, chcę. Okej. Gdzie by tu iść? Tędy może? A to jest skambagowe. Muszę czasami wbiegać na tym super trybie. O, co się dzieje? A, to główienko mnie złapało. Muszę biegać na tym super trybie, nie wiadomo po co. Żeby gdzieś wbiec konkretnie. Nie ma mnie. Nie ma mnie. Okej. Nie, stary, nie ma mnie tu. Wydupia ode mnie, nigdy mnie tu nie było, z nikim się nie biłem. Nie. Nigdy. Nikt tego nie zauważy. Nikt. Nie, zauważył to, na Boga, dlaczego? Nie, serio, tego nie da się zablokować. A jednak, dobra, nieważne, jednak się da. I co teraz, śmieciu? No dobra, teraz jednak nie. I nie macie, stary. Koniec. Nienawidzę tego przeciwnika, jest najbardziej wnerwiającym przeciwnikiem, jakiego do tej pory spotkaliśmy. Naprawdę. Tędy nie mogę przejść. W takim razie którędy? Okej, to mam zablokowane. Cześć. Aha, dobra, bo ten typ zbugował nam walkę, dobra, rozumiem. No, właściwie to nie, ale... Nie będzie, że tak. Okej. Telefon? Dobra, pewnie znowu nam powie jakąś drogę, naprawdę. Te dialogi strasznie mnie wnerwiają powoli. Się walają co 5 sekund, mówiąc o jakichś totalnych bzdetach, ewentualnie o ratowaniu dzieci. Nie, naprawdę, czuję się jakbym w jakiejś, nie wiem, charytatywnie pracował. Ups! Co się dzieje się? Stara, zajdziesz do mnie może, czy będziesz tak mnie nadupiał?
z wysokości. Czy będzie na zasadzie masz plebs, a potem się zabaw ze mną. Chyba tak. Jest najbardziej wymagający scenariusz, jaki by mogli tylko wymyślić. No dobra, niech wam będzie. Tak, ich zjadę zaraz. Są tak słabi, że to w ogóle przechodzi ludzkie pojęcie. Okej. Coś on mówił i nie zdążyłem go przeczytać. Ale mówił coś... Dobra, co się stanie, jeżeli tak zrobię? Dobra. Mam może jakieś wyrzutnie? Mam. Chcę to. O, sorry. Dziwnie się to zmienia, uwierzcie. O Boże. Nie, Raiden, na Boga, rusz dupę. Wow. Dobra. Dobra, nie udało się mi uciec przed tym. Jesus Christ, jak mam go ściągnąć na dół? Stary, chodź tutaj. Naprawdę polecam, Piotr Łączewski, chodź. Rybo. Boże, znowu to gówno. No może tędy? Nie, tędy nie mogę pójść w ogóle. Czarna dziura i te sprawy. Mam jakieś... Dobra, wal te rakiety swoje. No, chyba trafiłem, no tak. No czemu mnie schodzi na dół? Zdaje mi się, że ten typek mówił, żeby rzucać go właśnie jakimś shitem. No, no nic, to mam. Tak, tak. A, chwila. Tak, jak myślałem, dobra. Znaczy tak jak myślałem, tak przed sekundą na to wpadłem, że a może by tak rozwalić coś, na czym stoi? Dobra, zrobiliście. Mamy go. Myślałem, że trzeba będzie go bić w taki mega lamerski sposób, ale jednak nie. Dobra, to mi się podoba. To więcej punkcików. O lol! Za więcej cięć mam więcej punktów, więc... Srać na lagi, bo muszę go pociachać. O, no serio, nie, tego drugiego ataku nie da się zablokować, bo ja jestem jakiś zbyt mało sprytny czy coś. O, zarąbiście. Nie masz, stary, pancerzyka. Ojej, jak mi przykro. I teraz nie masz już w ogóle życia. Jeps. Wszystko ci rozwalę. Dawaj to. O, tak. Dobra, zarobiliście. I znowu się zakręciłem i nie wiem, gdzie jestem. Moim punktem orientacyjnym był ten wielki most, którego teraz już nie ma. No nic. Zaraz się może odnajdę. Tam? Albo tam? Tam, okej. Okay. Avoid fight? Co to znaczy? Proszę cię, ja nie umiem unikać walki. Serio, próbowałem uniknąć, próbowałem ich zabić wszystkich naraz, ale no... Nie wyszło, także muszę się jednak pobić. Nie wiem, czy ta gra miała być skaradankowa, serio? O, pan nasz kolosus. No co jest, stary? Pociachać cię, makler? O, dobra, tego wcześniej na nim nie użyliśmy, a podobało mi się to. Wyściu się chyba trochę zdziwił. A ten typ obok nas w ogóle stoi przez jakiś... Wyżyliśmy spokojnie spaść na ziemię, popatrzeć się chwilę, wyrównać środek ciężkości, a ten typ tak, no dobra, dam mu fory, bo jestem lepszy od niego, moja pałka, kurna, jest OP, czy coś. Tak jak widzieliście, oni biją jakimiś dziwnymi pałkami, niczym policjanty, tak jak policjanckie, tylko mają jakiś prąd na sobie, czy coś. Jestem takim wandalem, psuję samochody i w ogóle. Otwórz to. Gro. Co to? O! O!
końcu się odblokowaliśmy. Dyn, 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 dyn. Ja pierdolę. Bum. Jeżeli on to przeżył. Przeżył to, ja pierdolę, serio. Ja rozumiem, że jest epoka cyborgów, ale to był zwykły policjant, na Boga. Może ja czymś nie wiem i oni są jacyś super fajni. Co jest, kurna, pieseł? Pieseł, co z tobą? Boże, mają jakiegoś pieseła swojego. Nienawidzę, gdzie jest mój pieseł? On też powinien w takim razie walczyć, a się obija. Dureń jeden. Powinien teraz, nie wiem, w tej walce przyjść mój pies. Albo cokolwiek, naprawdę, mój pies jest niewykorzystywany. Na Boga, znowu ty. Mój boss, najbardziej nerwiający przeciwnik, wrócił. Stary, co ty robisz? Ostatnio byłeś jakoś bardziej normalny. No. Co, to tyle? O tobie? Serio? Piesek jakiś słaby się żeś zrobił teraz. Kiedyś mi sprawiłeś dużo więcej kłopotów. No, no nic, widzę, że słaby jesteś, no to trudno. Nie, no ale naprawdę bieda z tym piesem. Myślałem, że da dużo więcej. Jakby... pomidor. Tak, to na pewno to też chciałem mówić, dzięki mózgu. O, kogo my tu mamy? Jetstream Sam. W ogóle gościu jest wszędzie. Zarobisty. Dokładnie, nie, też nie wiem, o co chodzi. Czyżby dane było nam się z nim pobić teraz? Trochę wątpię. Nope. Co się będzie działo teraz? To mnie zastanawia. Ja się łyknę w tym czasie. All those cyborgs you've killed up to now. Maybe they weren't kids, but they were people. You ever think about them? When you're chopping them into hamburger? They're adults. They made their choice. Sure they're adults. Sure they signed up for this. Right on the dotted line of their BMC contract. Usually they're no strangers to war. In fact, many times they already lost a limb or two. Many times they were out of work and starving on the street. So yes, they sign up for surgery to fight God knows where. How else would you provide for your family when your country's embroiled in civil war? Pain receptors shut down, pumped full of fear inhibiting... ...right into the blender? Your blender? But they made their choice, right? Open your eye and see, Raiden. I've seen plenty. Then listen. Those battlefield emotions that the nanos suppress. Listen to them. What are you talking about? Shh. There he is! Kill him! Oh, Boże, znowu oni. Can we take him? What's wrong? The way he killed all the others? Oh, God. Let me die. Let's do this. I have a family. This isn't fair. Little punk. Listen closely now. Die! Czy my jesteśmy w stanie usłyszeć ich myśli? This is all I have left. You ain't shit. Czy to tam ten typek mówi, bo to mnie zastanawia. Ow. Zostaliśmy po ryju od jakiegoś plebsu, naprawdę. Something the matter, Raiden? W ogóle nasz Raiden jest taki totalnie nieopalony. Finish him off! Whatever it takes to be free of this torture. Stop it!
Naprawdę, Raiden tak bardzo daje się nieść emocją. Nie wiem, no, dziwne to mi się wydaje. No, zabijał już tyle ludzi, a nagle tak pomyślał: ej, ale... Sorry, wielkie. A jeżeli oni mają rodziny? No, jakoś... No, nie wiem. No. Ta fabuła coraz bardziej mnie zaczyna przerażać, bo jest naprawdę dziwna. Taka tandetna, mam wrażenie. Nie, może to się rozwinie, ale jak na razie jest po prostu moim zdaniem dosyć słabe. Ale no nic, gramy dalej. Okej, co tu się dzieje? Nie, stary, mnie nie nabierzesz na takie tanie sztuczki. Dla mnie to są tylko piksele na ekranie, także ja nie będę miał wyrzutów. O, rozwala ci budkę czy coś. Okej, co się teraz stanie? Chyba doszedłem, czy coś. I thought they had a choice. A fair choice. Not like you. People are different. Cześć, pieseł. As opposed to AIs. You're all the same, huh? You and your brothers. Manipulating mankind for our own good. It appears my statement has upset you. I apologize. No, it's... I know you're right. As for AIs, we adapt as we learn. Just as any intellect operates, man or machine. Altering the course of mankind is not among my defined directives. I guess that's a relief. Samuel's behavior does not match established parameters. You know him? Affirmative. We served together on three previous missions. He proved most capable. You think highly of him? I have always found him dependable. Until now. Scouting data for the next area. Serio, zgarnęliśmy psa, a on wydaje nam rozkazy, to jest smutne. Hej stary, będziesz moim dogiem? Dogiem, tak właśnie. Hej stary, będziesz moim psem? Okej. Ja idę pierwszy, ty mnie śledź. Boże, nasz Raiden... Naszego Raidena trochę pojebało. I nie trzyma się zbyt dobrze emocjonalnie, przez to musimy... Mamy chyba ból dupy i głowy, tak jak widzicie. I mamy unikać walki, bo mamy wyrzuty sumienia, naprawdę. Gro, naprawdę. To jest słabe. Czegoś takiego to jeszcze nie słyszałem. A no dobra, niech będzie. Idziemy niczym pojebani. Nasz miecz nawet nie jara się prądem, chociaż mamy na maksa pasek załadowany, ale no widocznie on też ma problemy emocjonalne. Ja pierdolę. Raiden, pojebało cię. Mogę chociaż to odpalić? Mogę, no to zajebiście. I co, mam 80 metrów tak iść? Ciekawe, czy jestem w ogóle w stanie walczyć, czy jeżeli ktoś mnie zaatakuje, to nie wiem, powiem: a pierdolę, złapcie mnie. Nie, nie ma mnie tu, nigdy mnie tu nie było. I w ogóle unikajcie mnie ludzie, bo ja mam doła, nie wiem. Wy macie rodziny czy coś. Dobra, wbijasz? Nie wejdę tutaj. Tak ja mam tędy przejść, na Boga. Raiden, naprawdę. Weź tego doła, zachowaj na 5 minut czy coś. Aż debil. No nic, mamy tu wejść, tak? No nie wiem, jak ja się mam przed nimi przekraść. Dobra, YOLO swag. Może podejdę go od prawej. To tak bardzo nie widzę. No i co teraz zrobimy? O, umiem walczyć, dobra, nie jest źle. A mamy wyrzuty. Takie przykre. No, walcz jak ciota teraz, no przepraszam, ale nic nie mogę z tym zrobić. Nasz Raiden stwierdził, że najszybsze ciosy, jakie może wykonywać, to jest 1 triliardowa sekundy.
Znaczy jedna trylia, jak ja powiedziałem, to by było właśnie dobrze. Zaraz tu umrę. Raiden do chuja. Boże. A? Co się dzieje? O, patrzcie, kto tam idzie. No i co teraz się będzie działo? Ciekawe, spotkaliśmy naszego przeciwnika. A tam co było? Kim ty kurwa jesteś? Aha, czyli tamten to był tylko iluzja. Dobra, to sorry. Okej. To jest fajne. Też tak chcę. Ej, stary, jak cię zabiję, to też będę tak mógł. Bo to jest fajne. A nie, ten typ jednak nie był iluzją. Dobra, spoko. No cześć. Feasting on the insides of your enemies? Wiecie co, panowie, może tak trochę wychillujcie, bo z jednym z was raczej dam radę, ale z dwoma już będzie trudno. So tell me, who saves the weak from the man who saves the weak? You're the ones exploiting them. You take advantage of their weakness. Ja pierdolę. Of course they get hurt when you set them up as your human shield. O, zły Raiden. Kill or be killed, Jack. Phnom Penh taught me that. Stary, a może pokażesz górę swojej twarzy, czy jesteś zbyt słagerski? Co to ma być? War is a cruel parent. Error. An effective teacher. Its final lesson is carved deep in my psyche. That this world and all its people are diseased. O ja pierdolę. Dobra. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć typów, z czego dwóch jest epicki, dwóch to plebs, to znaczy trzech. No nic, ten w ogóle, nie wiem, wygląda dziwnie. Ten ma wyjebane. Ten nie wie, co się dzieje, zatrudnili go pewnie trzy dni temu. Patrzy się w bok. Ten chyba już nie, ten ma w dupie po prostu, że ja tu siedzę i rozgląda się na tym, jakbym mógł stąd spierdolić. Ten też przysypia. Pali? Nie, drapie się po nosie. Dobra. Ja właściwie trochę cię, stary, zignorowałem, także... Nie wiem, popatrzę się... Co to było za odbicie miecza? Może ta kamera jest pojebana. To mój miecz! Podnieś to, stary. Lord Marshall. Ale to może trochę wytłumaczyć, dlaczego fabuła mi się nie podoba, jak on pierdala, ale no trudno. Okej, okay, co się będzie działo? That is until the illusion was broken. Ja pierdolę. Don't be ashamed. It's only nature running its course. You have no choice. Dajcie mi dłuższą pogadankę. No, nie wiem, pomidor, zabijcie mnie, proszę. You can die. Gościu ma fajne dwa nożyki. You're right. A? About me, I mean. I knew something was off. After the Patriots, I thought I could walk off the battlefield and into a normal life. But here I am, surrounded by death, arguing philosophy with terrorists. I told myself this was about justice, about protecting the weak, but I was wrong. Then you admit it. I learned young that killing your enemies felt good. Really good. In America, my friends, my family, they helped me forget the devil inside. But who am I kidding? I was born to kill! The bit about my sword, that means of justice stuff, I guess I needed something to keep the Ripper in check when I was knee-deep in bodies.
You? But you. All this is a wake-up call to what I really believe. What I really am. What are you saying? I'm saying Jack is back. Jack is back. Tra-la-la-la-la. Dobra. O, 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 o. Stary, wiesz co? Takie trochę słabe wejście. Chociaż, co tu pierdolasz? A? Doktor, turn off my pain inhibitors. What? Dokładnie. This is madness. You do it. All right. Aha, włączymy sobie ból? Tak, dokładnie. O. To jest ciekawe. This is why I fight. Okej. To było trochę zrage'owane. Co nam się dzieje w ogóle? Nas trochę pojebało, widzę. My nature. You've lost your mind. W ogóle reakcja typa. Pojebało cię, stary. O! Czyżby nam jakiś refleks jeb? No to jest nasza furia, ja nie wiem co się dzieje. Ale to mi się zaczyna podobać. Bo w końcu przestaliśmy być taką pipką. I w końcu coś się dzieje. Who's next? Podoba mi się taki Raiden. Jest trochę bardziej charyzmatyczny. Report back to the chief. O, będziemy z nim się bić. Dobra, tak jak myślałem. Zarąbiście. Nie mi do tego typa, takie. Okej. You're the boss. I misjudged you. You are like us after all. Dobra, to po nim skończymy odcinek, bo już się strasznie przedłuża, ale dobra, bo w końcu zaczęło się dziać coś fajnego. That nickname you love so much. Ale nam odjebało. Wanna know how I got it? Actually, why don't I give you a demonstration? I think it's time for Jack to let her rip. O, podoba mi się to, podoba mi się to naprawdę. Dobra, co ja będę miał tutaj? Co to jest za full? Co to znaczy? Okej. Okej, będę tutaj go odbijał. Dobra. Na Boga, długo jeszcze? Dobra. Już, teraz mogę się nim pobawić. Podoba mi się ten nasz rage. Mam nadzieję, że to będzie nasza jakaś taka moc normalna, że tak powiem. Nie tylko okazyjnie w tym momencie. Dobra, jak wygląda nasz tryb? Aha, normalnie. Dobra, bo jak widzicie, nasz miecz się świeci na czerwono. W takim trybie normalnie go nie spotykamy, także jest to coś nowego. Aczkolwiek gówno daje, oprócz tego, że po prostu świecimy się na czerwono. No nic. O, nie, dobra, sorry, mogę parować kilka ataków pod rząd dzięki temu, chyba. Wcześniej, jak widzieliście, było to trudne. Ja pierdolę, co tu się dzieje w ogóle. Dobra, tak raz znowu zaczęło mi się podobać, bo już traciłem wiarę. No dobra, co się dzieje? Co ty, stary, będziesz robił teraz? Po prostu mam jakiś dino na łbie. No i co w związku z tym? Okej. Gościu troszeczkę zwiększył kaliber. No ale to my go trochę zmniejszymy. Łojo. Zarąbiste, jeszcze to zaczęło wybuchać nareszcie podczas tego. Świetne. W ogóle, what the fuck is going on? Więcej punktów. Chuj żeram, już komputer nie wytrzymuje. Walić więcej. 18 klatek, 15. Sorry, ale to jest zbyt wciągające. 14, 13, dobra, już przeginam, widzę. Dobra, puszczę to, bo to... Wow, dobra. To był niezły drop. Dosłownie, serio, drugi raz takie coś.
Dobra, tym razem nie będę już tyle ciał, tam przepnęło tyle mniej więcej. Dawaj gościu, jak masz to dawaj więcej, bo mi się to zaczyna podobać. Gdzie ty jesteś, stary? Tutaj, okej. Okay. Aha. Zarejbisty motyw. A co jeżeli zrobię tak? Okej. Okay. Ale nadal mogę go blokować, on pewnie coś marnuje. Wow. Wiesz, blokowanie go nie należy do najprostszych rzeczy. O, 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 alerta mu walnęliśmy. Pięknie. Jak ja mam go trafić, na Boga? Czy ty wy... What the fuck? Czy go posrało? O matka, dobra, znowu to. Sekcja blokowania. Wow. Ojej, przez przypadek nie ten klawisz cisnąłem, dobra. O, dobra, mam go. Mam go. O, dobra, nie zaliczyło niestety, ale... Właśnie to jest minus klawiatury, że czasem nie wiadomo do końca, który przycisk kliknąć, ale no... Jakbym miał pada, to pewnie bym narzekał, że miną innych rzeczy. Wow, wow, nieźle nas najebał. Nie wiem, czy mam go podczas tego zajmować, jakby, żeby nic nie wymyślał. Czy faktycznie mam walczyć jak walczę. O matko, ale ten odcinek będzie jebaczowy. No nic, się wyrobiłem walkę bossa, to mam. No, wjechałem jego. Tego się chłop chyba nie spodziewał zbytnio. Stary. Masz przesrane, bo tutaj mi się Raiden odpalił, to nie ma, że... Dobra, to było niezłe, przyznam. No. Tylko... Nasz Raiden jest masochistą, więc... Ranienie go to nie jest zbyt dobry pomysł. Chociaż nie wiem, w jaki inny sposób można go zabić. No dobra, dawaj to. Dajesz. Więcej. W ogóle, co się stało z pozostałymi rzeczami? Bo tak zniknęły dosłownie. Dobra, dawaj więcej. Ja to tam lotto. Okej, okay, no, że fakt faktem, ostatnia rzecz tylko zostaje. Odnowiliśmy sobie już Nana Repairan Past. Także gościu nie ma zbytnio szans. W ogóle te Repairan Past jest moim zdaniem trochę przegięciem. Za łatwa ta gra jest przez to. Okej. Okay. Wiecie, jakie trudne jest to blokowanie? Muszę idealnie jakby wymierzać te bloki. Jeśli jeden za dużo, jeden za mało i już bieda. Tak przynajmniej mam takie wrażenie. Wow. Dobra, idealnie. Okej. Okay. Dobra. Co ty gościu odwalisz teraz? Znowu będziesz mnie rzucał czymś? O Jezu, więcej tego złomu weź, naprawdę, żebyś mi zalegować kompa na maksa. Dzięki, stary. Co to za gówno? Wow, dobra. Dobra, gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest? Spierdolamy. Tego chyba raczej nie mam szans przeciąć. Dobra, uciekłem. On będzie to rzucał, ponieważ mu się znudzi. A, no dobra, niech mu będzie. Ile jeszcze? Boże. To zaczyna być już nudne. W ogóle z nas, jak widzicie, taki czerwony coś wylatuje. Co? Co wygrałeś, przepraszam bardzo, bo niezbyt rozumiem. Znowu się muzyka rozkręca. Czytajcie końcówka walki. Ale nie wiem, jakbym nie miał używać tych Repairan kitów, to ja nie wiem, jakby ta walka miała wyglądać. Bym musiał chyba sparować każdy jego cios. Co jak na razie z moimi umiejętnościami graniczy z cudem. Powinien być taki tryb, w którym nie możemy tego używać. To by było fajne. I
jakiś fajny achievementik za takie przejście czegoś, nie? Swoją drogą właśnie może o tym powiem, chociaż nie, bo już nieważne. Chciałem się pochwalić, że dostałem klucz do beta Skyrima, ale pewnie zanim to opublikuję, to już coś z tego, znaczy nagrać nie nagram niestety, bo prawa autorskie and shit i nie mogę niestety tam z niczego nagrać, bo twórcy stwierdzili, że nie chcą pokazywania tej gry, ale liczcie na jakiegoś audiologa, jeżeli już go nie było, już go nie było, tak właśnie, jeżeli jeszcze go nie było, to na pewno będzie. Właśnie. Okej. Dobra, co się tutaj dzieje w ogóle? Dobra, stary, znowu będziesz rzucał cię jakimś gównem. Ja pierdolę. Dobra, nie, dawaj to. Lecimy z koksem. Dobra, teraz. Nie, to nie jest żadna siła, stary. To jest not even close. Ale może byś zabrał mi kolejny Repairon Kit? Nie, to tak nie działa, że mnie tym zabijesz. Naprawdę. Twoje samolociki znikają, jak je dotknę, także nie wiem, jak chcesz mnie tym pokonać. Tu widzę jakiś... Okej, gdzie on jest? A, tutaj. Znowu jest otoczony tym różowym gównem. Dobra, jeden precyzyjny cios, pięknie. Cześć. Okej. Jebnięcie z góry. Wow, dobra, tego się nie spodziewałem. Jednak lepiej nie podskakiwać do niego, dosłownie. O Boże, znowu ten kręciołek. Na Boga, dlaczego? Boże, nie, 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 nie. Ja pierdolę. Okej. Fuck, fuck, fuck. Dobra. Na, screw you. Dobra, udało się. W ogóle tutaj trzeba biegać po prostu lewa, prawa, ale nie, dobra, przepraszam, dostałem z dupy. Okej. Gdzie dorzucisz? Nigdzie? Nigdzie. Okej, teraz coś się dzieje. Chyba chce nam to wsadzić w dupę. No to fajnie. Duży. No nic. No to chyba se na to skoczę, nie? Control Shift and ten, dobra. Okej, nadupiamy. Tak jak myślałem. Okej, lecimy na niego. Pięknie, dobra, nadupiamy go. Tak, pięknie. Spróbuję odciąć łapkę. Ale chyba mi się udało. To jeszcze dla bezpieczeństwa drugą. Mamy jego główkę? Mamy. No to fajnie. A! O! Fajnie. Myślałem, że będę miał B albo C albo jakieś D i w ogóle, że będę słaby, a jednak tak źle aż nie było. Don't be ashamed. It's only nature running its course. Your means end here. Jego główka tak słodziutko jeszcze leży przed nami. Kyo, sure as the sun will rise, the slaughter will continue. No spoko, stary. Jego wiek nieznany, płeć mężczyzna, 202 cm wzrostu, nieźle. Dobra, on tam sobie pogada pewnie. Ja naprawdę chcę już kończyć ten odcinek, bo będę renderował przez 10 tysięcy lat. O Jezu, serio, jakaś cutscenka, na Boga, naprawdę. Fajna dziura w klacie. I'm fine, Kevin. Relax. I'll get the brains. Grubo. I don't want this for anyone else.
All right, man. Later. Później. Tak. No dobra. Wbijamy, widzę, do jakiejś hardkorowej siedziby. Ale dobra, tak jak mówiłem, to będzie już koniec tego odcinka, także dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że wytrzymaliście dotąd. Jeżeli tak, to proszę jakąś łapkę albo komentarz, albo to i to, się nie obrażę. Także siema.